Polanice Zdroju obok corocznego lata filmowego pojawiła się nowa piękna tradycja zimowych spotkań filmowych. Ta impreza jest właściwie taką córką większej znacznej imprezy, mianowicie lata filmowego, które w tym roku będziemy obchodzili już po raz 23. A więc impreza ma już bardzo duży zasięg i duże tradycje. Natomiast postanowiliśmy ze względu na duże zainteresowanie również włączyć zimową edycję i ta już jest po raz trzeci. Miłośnicy kina mogli wziąć udział w przeglądzie najciekawszych utworów filmowych z ostatniego sezonu. Te filmy są bardzo rozmaite, bardzo różne i swoim charakterem i podejściem i taką właśnie kalejdoskopową formułę staramy się tutaj przedstawiać. Po prostu, żeby była rozmaitość, ale jednocześnie, żeby to były filmy, które no nie są typowymi komercyjnymi, które się ogląda w multiplexach, tylko filmy, które mają jakiś podtekst ciekawszy. Jest bardzo wiele ludzi, którzy no po prostu chcą takiego kina. Przed projekcjami odbywały się konkursy filmowe z nagrodami. Są to pytania przede wszystkim dotyczące filmu, dotyczące wydarzeń filmowych na Dolnym Śląsku, bo przecież mamy mnóstwo ludzi przyjeżdżających z całej Polski, więc chciałbym, żeby się też dowiedzieli o tego, co się ciekawego dzieje w naszym regionie. Jakie jest ulubione pani kino? Europejskie. Myślę, że europejskie i ostatnio też polskie. I to nie tylko nowe, ale stare również filmy. Stare kino raczej oglądam, właśnie takie Miś, Rozmowy kontrolowane, Wyjścia awaryjne, o to takie w tym klimatach. Tu przychodzę z przyjemnością, jest to jedna z rozrywek, która tutaj jest fundowana nam i z przyjemnością przychodzimy z koleżankami, jestem czwarty raz dzisiaj. Filmy z wyższej półki, bardzo pięknie dobór, prowadzący jest doskonale przygotowany, konkursy ciekawe, wszyscy ludzie chyba, którzy przychodzą, są zadowoleni. Byłem kinomanem dawno, dawno temu, za swoich młodych lat i tamto kino pamiętam i bardzo chętnie wspominam. W tegorocznej zimowej odsłonie na dużym ekranie publiczność miała okazję zobaczyć trzy filmy z gatunku komedii. Film pod tytułem Dusigrosz i Jutro będziemy szczęśliwi. Zaprezentowany został również film historyczno-biograficzny pod tytułem Chanel i Strawiński. Film, który jest takim pożegnaniem tytułu, bo traci właśnie już licencję, już nie będzie go można nigdzie zobaczyć. A film jest o tyle ciekawy, że opowiada o prawdziwych losach Coco Chanel i Igora Strawińskiego, którzy no, byli takimi swoistymi rewolucjonistami, każdy w swojej dziedzinie, tu w dziedzinie mody, on w dziedzinie muzyki. No, a jednocześnie wywiązał się między innymi piękny romans. No i myślę, że to wszystko dzisiaj naszym widzom również się spodoba. Spotkania filmowe w Polanicy Zdroju to już tradycja, która z pewnością będzie kontynuowana w kolejnych latach.